Siema, witajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie z ciepłej Comixlandii. Na zewnątrz, pomimo że jest ciepło, ciągle wieje wiatr, a ja dzisiaj ubrany na luzie, ponieważ tytuł, o którym będziemy rozmawiać, jest jak najbardziej tytułem luźnym, ale zarazem tytułem retro. Tak, kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co tak naprawdę swoją premierę miało w latach 90. Magic Knight Rayearth, tom pierwszy. I będę tej nazwy się trzymał, ponieważ po polsku, jakbym za każdym razem mówił do was magiczni, legendarni rycerze, legendarni, magiczni rycerze, albo rycerze legendarni, bo magiczni, to trochę spłyca, że tak powiem, tą całą historię. Clamp powstał w latach 80. Była to potężna, żeńska grupa mangaczek, tak to się chyba odmawia, mangaczek, która wielkie boom, takie potężne boom miała w latach 90. ze sprawą takich tytułów jak Tokyo Babylon X, czy też Cardcaptor Sakura, Chobits, jeśli mamy podsumować ilość egzemplarzy sprzedanych tomów, jeśli chodzi o wydawnictwo Clamp, to można śmiało powiedzieć, że jest to 100 milionów. Clamp nie tylko rysuje, ale ma też specyficzny styl rysowania i specyficzny styl opowiadania historii. Delikatną kreskę, absolutny brak tła, jakieś tam zamaziaje są tylko i przepiękne oczy, duże, przepiękne oczy i przekombinowane zbroje. Zawsze się z tego śmiałem, ponieważ większość postaci, które występuje w historiach Clampa, ma gdzieś o tutaj rogi, tutaj ma na ramienniki gdzieś takie 30 metrów na 20 oraz 70 metrów na 20 centymetrów klatka piersiowa osadzona diamentami. Ja nie wiem, jak w tym chodzi ktokolwiek, ale narysowane było ładnie. No i dochodzimy do Magic Knight Rayearth, tom pierwszy, czyli legendarnych, magicznych rycerzy, opowiadającej o trzech dziewczynach, które będąc na wycieczce na Tokyo Tower, nagle za pomocą głosu modlitwy zostają wezwani do magicznej krainy, którą muszą uratować. Tak, wiem, fabuła prosta, jak cep, dodatkowo mam strukturę typu RPG, czyli dziewczyny muszą levelować, zabijać kolejnych takich mini-bossów, żeby dotrzeć do bossa i upgrade'ować swoje uzbrojenie. W latach 90. taka fabuła była na swój sposób unikatowa. Zresztą Magic Knight Rayearth powstał na fali popularności Magical Girls, ponieważ wtedy czarodziejka z Księżyca świętowała, królowała. No Clamp oczywiście chciał też upsnąć trochę z tego tortu, więc postanowił stworzyć Magic Knight Rayearth i zrobił to po klampowskiemu, tak to określmy. Czyli mamy bardziej skomplikowaną fabułę niż do tej pory mieliśmy do czynienia z Magical Girls, ponieważ to, co wam powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie zwykła otoczka. To, co wyróżnia Clamp, to postacie. Te postacie mają bardzo fajne relacje i tak naprawdę bardzo lubi, da się lubić antagonistów, ponieważ Clamp nie do końca robił tą granicę pomiędzy dobrymi i złymi. W ich opowieściach nieraz źli mieli przyczyny, że robili te złe rzeczy. Jeśli chodzi o dziewczyny, to standardowo, jak to było w latach 90., główne bohaterki, każda z nich ma swój kolor, swój wygląd, swoją osobowość, swoje umiejętności, więc jedna jest inteligentna, druga jest słodziutka i zabawna, trzecia jest badass, twardzielka. Jak oglądaliście Sailor Moon, to możecie sobie to porównać do niektórych postaci właśnie Sailor Moon. Znajdują pomocników, znajdują przeciwników. Co pewien czas muszą się borykać z problemami typu potwory. O ile można nazwać to problemem. Wydawnictwo Vaneko postanowiło nam ten tytuł odświeżyć, pokazać. No na pewno jeśli chodzi o wątek fabularny, to cała historia znacznie trąci myszką. Te postacie, jakie nam prezentuje Clamp, jak najbardziej ciągle mogą się podobać. Ale wierzcie mi, w latach 90. to był potężny boom na te postacie. Wszyscy po prostu kochali te wielkie, masywne oczy. W dzisiejszych czasach z kolei dominuje tryb mandzy w anime odejścia od tego, co było kiedyś bardzo mangowe, w formę bardziej rzeczywistą, realną. Taką, chodzi po prostu, żeby te postacie nabierały cech bardziej ludzkich, bardziej rzeczywistych. W dzisiejszych czasach twórcy starają się zrobić tak, aby ich fabuła była nad wyraz skomplikowana, czasami aż za bardzo skomplikowana, powodując u mnie pewną formę migreny. To jest prosta historia, sympatyczna, przyjemna. Clamp jak najbardziej zasłużył się w tym całym gronie mangowym i zarazem anime, w tym całym światku, tworząc historie ponadczasowe. Magic Knight Rayearth może historią ponadczasową nie jest, ale warto też sięgnąć po ten tytuł z jednego powodu, żeby zobaczyć, jak różne historie
były na temat tych Magical Girls, tego trendu całego Magical Girls. Z jednej strony mieliśmy Czarodziejkę z Księżyca, a z drugiej strony mieliśmy Cardcaptor Sakura, notabene też wydawcą jest Clamp, Clamp tworzył ten tytuł. No i mamy Magic Knight Rayearth. Gdybym recenzował ten tytuł w latach 90. na pewno bym dał tej mandze 7 na 10, 8 na 10. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że to jest 6,5 na 10. Ponieważ czyta się sympatycznie, ciągle nie jest to badziew, ale jak już powiedziałem, jest to retro tytuł, który no, w dzisiejszych czasach nie wiem, czy odnajdzie zbyt wielu fanów. A chciałbym, powiem wam szczerze, że chciałbym, ponieważ naprawdę warto sięgnąć po Clampa. Bardzo ładna w ogóle okładka, jak sami widzicie. Pozłacane litery, więc tutaj Waneko zaszalało. Pozdrawiam was serdecznie z tej pięknej, fantastycznej Comixlandii. Subujcie, subskrybujcie, lajkujcie i piszcie, co sądzicie o Magic Knight Rayearth i jaki kolejny tytuł byście chcieli, żeby zrecenzować. Cześć! Dobra.